Cześć, witam was moi drodzy w kolejnym odcinku z mojego konkursu Ligi Typera Euro 2016. W dzisiejszym odcinku trzy ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej do wytypowania przez was. Ale na początku mam dla was taką informację. Otóż w ostatnich dniach naprawdę miałem dosyć mało czasu i niestety nie dałem rady nawet policzyć klasyfikacji po czwartym, piątym i szóstym odcinku, ale tutaj nie musicie się absolutnie o nic martwić, bo dzisiaj akurat cały dzień jestem w domu, jutro zresztą tak samo, także dzisiaj na spokojnie sobie policzę klasyfikację z czwartego, piątego i szóstego odcinka, natomiast jutro wam te klasyfikacje wrzucę na Facebooka, także nie musicie się absolutnie o nic martwić. No a dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Ligi Typera. Dzisiaj trzy mecze z grupy E. Jest to mecz Belgia kontra Irlandia. W grupie F są to mecze Węgry kontra Islandia, a także Portugalia kontra Austria. Zasady są oczywiście takie same jak w poprzednich odcinkach, ale dla zasady wam je oczywiście tutaj przypomnę. Na każdy mecz podajecie 4 typy. Wynik meczu, wynik do przerwy, strzelca, bramki, a także minutę, w której padnie bramka. I oczywiście typujecie te 3 mecze, czyli na przykładzie meczu Belgia kontra Irlandia. Wynik meczu 2-0, wynik do przerwy 1-0, strzelec bramki na przykład Hazard, minuta 18 i tak samo robicie dla Węgry kontra Islandia oraz Portugalia kontra Austria, także tak powinien wyglądać wasz typ. Czas macie do godziny 15, oczywiście jeżeli ktoś by nie zdążył, no to może wtedy wytypować tylko dwa mecze, bo pierwszy to jest chyba Belgia kontra Irlandia, jak dobrze pamiętam. Też nie wolno edytować komentarzy. No i żeby wziąć udział, trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz dać suba, jeżeli ktoś z was jeszcze tego nie zrobił. Także moi drodzy, tak by to wyglądało. Zapraszam was do typowania tych trzech spotkań. Dla osoby, która w tym odcinku zdobędzie najwięcej punktów, polecą 3 saszetki z Euro 2016 kart plus bonus ode mnie, ale oczywiście wszyscy rywalizujecie o główną nagrodę. W klasyfikacji generalnej jest zafoliowany box z 50 saszetkami, także naprawdę fajna nagroda, także zapraszam was do udziału, życzę powodzenia. No i tak jak mówiłem, jutro na Facebooku opublikuję klasyfikacje z czwartego, piątego i szóstego odcinka, także nie musicie się absolutnie o nic martwić. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć!